Czyli coś rozwaliliśmy i dopiero teraz nam wyjaśnisz. Zniszczono talerz transmisyjny, namierzono ocalałego naukowca. Tak, ta misja z projektem nadzorca jest podzielona na takie sekcje. Tutaj nie mamy podsumowania tej całościowo tego projektu, tylko kawałkami powinien mieć takie, no właśnie o to, podsumowania. Trochę doświadczenia, kredytów i palladu. You have my thanks, Commander Shepard. You bought us some time, though probably not much. This isn't over yet. Zidentyfikuj się. Co to za słownictwo? Who did you say you were? Dr. Gavin Archer, chief scientist at this facility, and probably the only one left. No, na to wygląda. You owe us that explanation. This is Project Overlord. An attempt to gain influence over the Geth by interfacing a human mind with a VI. The results have been less than satisfactory. No właśnie, tutaj ten projekt nadzorca miał na celu połączenie chyba umysłu ludzkiego i wirtualnego. Niezadowalające, no mało powiedziane. I'd hate to see what you'd call a disaster. You can't dismiss the entire project. We did succeed, at least partially. My brother, David, volunteered to serve as a test subject, but his mind couldn't handle the VI connection. He's like a virus now, infecting our networks and seizing control of any technology he finds. It's why you had to destroy the dish. Imagine if his program got off-world. How does he take control of electronics? This is a hybrid intelligence the likes of which I've never seen. I don't know where the man ends and the machine begins. What's the worst case scenario? A technological apocalypse. Every machine, every weapon, every computer could be turned against us. If he hit the extranet, who knows where it would end? No to dobrze, że chociaż jesteście od tego odcięci. You should have considered that before you started the experiment. We couldn't be expected to account for every outcome. Certainly not the abomination David has become. David, the VI. Has fortified itself in the main laboratory at Atlas Station. It's in lockdown now. No. Czyli... To enter, you need to manually override security from our facilities in the Prometheus and Vulcan stations. Czyli połączyłeś umysł swojego brata z komputerem. My teraz musimy po tobie wszystko naprawić. How does the lockdown work? It's a fail-safe procedure in the event of an emergency. Normally, all three project leads have to agree to cancel the lockdown. Ale pewnie wszyscy nie żyją. I'm the only one left now. No. I can give my authorization, but you'll have to manually reset the other two yourself. What happens if I have to kill your brother? Let's just hope it doesn't come to that. No dobra, to co w tych stacjach się znajduje? Tell me about the Vulcan and Prometheus stations. Vulcan station is our geothermal plant. It generates power for the four outposts. Prometheus station is a crashed Geth ship full of dormant machines. We use them for our experiments. O, świetnie, więcej getów. Stacja Atlas, ta stacja to chyba Hermes się nazywa. What happens on this station? This is Hermes Station, our communications uplink with the wider galaxy. If you hadn't destroyed the dish in time, the outcome would have been catastrophic. A naszym głównym celem chyba jest stacja Atlas, tak? What can you tell me about Atlas Station? Atlas Station is the main laboratory where all of our VI experiments take place. It's your final goal once you've overridden the lockdown. It's also where my brother became something else. Okay, projekt nadzorca. Tell me more about Project Overlord. We wanted to turn the Geth's religious impulse into a weapon. When we saw them following Saren, we realized they could be swayed. And if a proper figurehead was created, a virus with a face, if you will, the Geth might be controlled. That's an ambitious undertaking. It would be the perfect weapon. Victory without casualties.
We could avoid war with the Geth altogether. That was the plan, anyway. Zamiast tego zginęli wszyscy tutaj. What went wrong with the experiment? David volunteered to interface with the VI to give it genuine consciousness. Theoretically, it should have been safe, but with artificial intelligence, there's no such thing as safe. Then you shouldn't have attempted it. And what if you'd never attempted to find the Reapers, Commander Shepard? Where would the galaxy be then? Sometimes you have to ignore the risks. I'm heading out now. The other stations are all within driving distance. Best of luck, Commander. Okay. You still need to go to Vulcan and Prometheus stations to override the lockdown. It doesn't matter which you choose first, but both need to be dealt with. Okay, then it's in English. I'm heading out now. The other stations are all within driving distance. Best of luck, Commander. A, jesteśmy w tym pomieszczeniu, co wcześniej było zamknięte. Okej. No i dalej nic nie ma do wyzbierania. No i będziemy jechać do tych stacji młotem właśnie. Tak jest naszym świetnym pojazdem. Wylatujemy w młocie. Najgorsza chyba rzecz jest taka, że nie możemy w nim zapisywać, niestety. Więc... no... jeśli... Doesn't matter which one you hit first, but you can't enter Atlas Station until you've dealt with both. Also, keep an eye out for Cerberus security mechs. The VI has likely taken control of them. Archer out. Dobrze, będziemy uważać. Niestety właśnie nie mogę nic zapisywać gry, więc jeśli zginiemy tutaj, to zginiemy i będę musiał dużo powtarzać. Ale, no cóż, mamy też takie plusy, że mamy bardzo ładne widoki teraz. Takie jakieś wodospady, formacje skalne, drzewka. O, ciekawe drzewka takie. Mają korzenie jakieś takie poskręcane. Okej. No i też możemy w sumie... Geographic conditions indicate an aesthetically pleasing view nearby. Organic life forms may wish to take note. Tak. No wszędzie tutaj są takie widoki. O, to chyba jest rzeka, ale tylko strzelam. Troszkę dziwnie wygląda, ale spoko. O, tutaj nawet po wodzie sobie pływamy. No, ale mówiłem wcześniej, że mamy tutaj parę też takich, powiedzmy, znajdziek dodatkowych. O, te krówki kiedyś też spotkaliśmy. Tutaj się pasą, chyba. Tak, tutaj chyba mamy jedną z tych znajdziek, o której mówiłem. A właśnie, mamy wieżyczki Cerberusa. Niestety do nas strzelają. Dobra, ale jest zniszczona. Tak, i podejrzewam, że jak kiedyś mówiłem, że płota łatwo zniszczyć, ale jakoś do tego nie doszło, to tym razem to jednak zobaczymy. Te wieżyczki tu są bezlitosne. Tak, tutaj mamy jakieś małe placówki Cerberusa też. Możemy w nich pozbierać sobie o takie... o! An emergency Cerberus data packet has been recovered. Jakieś dane. It contains information on Project Overlord that other research cells need to review. Be alert for more packets in the area. 5 more remain. No właśnie, jeszcze mamy troszkę ich do pozbierania. W sumie nawet zupełnie nie pamiętam, czy to jest nam do czegoś potrzebne. Ale pozbieramy je sobie. Może teraz tędy polecimy. O! Mam wrażenie, że tutaj może być coś. Albo nie.
ale chyba gdzieś jest coś tak śmiesznie ukryte. O! Tam nawet jakieś stworzenie lata. Nigdy wcześniej na nie nie zwróciłem chyba uwagi. Ale ma dwie pary skrzydeł. Jak jakiś smok normalnie. A, dobra, tutaj mamy jeszcze jeden. Scans indicate VI infection is present in nearby turrets. Tak, tak, tak. Nie przestraszycie mnie. O, o. Dobra. Było słychać, jeszcze słychać troszkę, że troszkę młot oberwał. Tak delikatnie się z niego dymiło. Ale bardzo szybko to się może zmienić w duże dymienie. Wręcz pali się nam młot, gdy mocno obrywa. Ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo tak jak mówiłem, tutaj będę musiał zupełnie od początku tą jazdę wykonywać. Tak, a w ogóle teraz dopiero zwróciłem uwagę na to, że mamy odległość od stacji Vulcan zaznaczoną. No, tak naprawdę nieważne, czy najpierw polecimy do Vulcana, czy do Prometeusza chyba. Pojedziemy tam, gdzie trafimy po prostu najpierw. Bo to nie ma faktycznie żadnego znaczenia. No, ale... Ale się rozglądam jeszcze za tymi pakietami. O, 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 tu jest jeden. Ale widać też, tu jest mech ciężki. Który jest... Tak. Się obudził. O, o. Dobra. Widzę, że ta jego rakieta jest... samonaprowadzalna, czy coś takiego. A jeszcze żyjesz, o nie. Dobra. Dobra, mech padł. A my nie. O, proszę bardzo, jakie miłe miejsce. Dobra, nie wiem, tędy chyba nie chcę wychodzić. Tak, fajne jest to przyspieszenie, które ma młot. Ogólnie to też taka strzałeczka się często pojawia i nas gdzieś prowadzi. Może będziemy za nią szli. Możemy do tego Vulcana w sumie najpierw pójść. Czemu nie? A, tutaj więcej tych latających stworzonek jest. Nie wiem, czy to są właśnie ptaki, czy jakieś gady, czy coś innego. O! A tam powinien być Vulcan, tam pełno dymu jest. Chociaż może to jest ten nasz talerz, co rozwaliliśmy. No, bardzo możliwe. Z kolei tutaj znowu są... No, jesteście? Nie ma? Nie ma wrogów. Jestem w szoku. Another server's data packet has been recovered. Two more remain. Dobra, to dwa pozostałe weźmiemy sobie, jak wrócimy z Vulcana. Bo jak mamy 4, to teraz będziemy mogli sobie zapisać grę. Tak, przenosząc się tutaj. O, i co ciekawe, możemy zmieniać drużynę, ale nie będziemy tego robić. Bierzemy dalej Kasumi Mirandę. Dobra, dobra, nic tutaj nam nie wskoczyło nowego, żeby zmieniać. I tu są mechy. Oczywiście też zarażone. O, biedne mechy. Nie miały żadnych szans. No, mechy są raczej słabymi przeciwnikami, chyba że mówimy o ciężkich mechach. Commander, this is Archer. I advise extreme caution. Vulcan Station is our geothermal plant. They stopped reporting in shortly after the experiment. Scanning area. Analysis. VI infection is present within plant machinery. Advise caution. No tak.
Tutaj będzie gorąco, jak to w wulkanach bywa. Elektrownia geotermalna. Niby jesteśmy blisko, ale troszkę się tu zmienia atmosfera i tak. Taka bardziej gorąca, ognista. Bardzo ładna lawa pływa sobie. No i co mamy tutaj? Tą stację. Tą elektrownię. I co, wychodzimy tutaj? A nie! Tutaj będzie trochę zabawy. O, bo właśnie ta para będzie nas wyrzucać do góry. Ale na szczęście nas nie uszkadza. Chyba... Scanning area. Analysis. Vending stations provide adequate velocity to enhance vehicle lift. A właśnie. Ta para nas podniosła do góry. Dzięki czemu nasze skoki są jeszcze wyższe. Gdzieś tu wieżyczka była. O. Tak, trzeba ją zniszczyć. Bo ona może bardzo łatwo zniszczyć nas. Oczywiście tego nie chcemy. Dobra, padła. To chyba jakieś poboczne ścieżki też są. Ale chyba nie tutaj. Przez jakąś jaskinię się przedzieramy. O, może tutaj coś jest. O, proszę bardzo. Pewnie jakieś pierwiastki. O, jedno tylko 400. To tak mało. Taka bieda. No dobra. Scanning area. Analysis. Debris field provides adequate support for vehicle. No i oczywiście nie może być zbyt łatwo, więc musimy się przedrzeć przez rzekę lawy. A jest tak gorąco, że nawet tutaj się zakrzywia obraz. No i chwila, mamy tutaj coś jeszcze? Ej, nie. Nie mamy. Musimy skakać po tych płytach. No niech spadnie jeszcze jakaś. Będzie jeszcze jakaś? No jedna spłynęła i tutaj spływają. Dobrze. No, na górę. O, musimy... O, one się zatapiają jeszcze, jak my tutaj wylądujemy. No, nie jest to bardzo trudne, ale... Ale pewnie da się tu zginąć. No, hop, do góry. Wylot pary nam pomógł. Thruster velocity is inadequate to clear the wall ahead. Jakiego muru? Nie widzę. Coś tu jest? Nie wiem, ale możliwe, że trzeba tu wysiąść. Chyba. Tak, dobrze. Wysiadamy z młota. Warning. Automated controls are offline. Core systems have been compromised. No dobra. Znowu możemy zapisywać grę, bardzo miło. No i co tu jest? O-o. Make activity. Dobra, chodźmy bliżej. Tak, tak, już na nas szczekają. Nie tak głośno. No, przeciążcie go. No i co? To nie była długa walka. O, po tym można chodzić. Ciekawe. A! Mam wrażenie, że ta rura się rusza, ale to tylko ekran. Znaczy ekran.
Jakieś odbicie się po nich porusza. Tu się nie da wejść na górę? Nie. Nice. Też tak sądzę. No i co? Warning. Pressure levels in valve A3 have exceeded maximum threshold. Manual control is required. Okej. A to co? Engineer's log. We've registered a huge spike in energy consumption. My technicians traced it to the experiment underway at Atlas Station. We're trying to raise them now. Warning. Pressure levels in valve A3 have exceeded maximum threshold. Manual control is required. A, tutaj jesteśmy dalej. No dobra. Bliziutko. Warning. Pressure levels in valve A3 have no i znowu musimy tutaj coś obchodzić. Dobra. A. Nawet filmik mamy. Venting outflow successful. Tak, wypuściliśmy jakiś gaz. I będziemy mogli wyżej skoczyć. No co ty chcesz od nas? O, i teraz chyba nie da się. Tak, teraz nie dało. Nie dałoby się odsłuchać tego dziennika, bo mamy tylko brzęczenie. No właśnie. To już nie jest dla nas zrozumiały język. No nie wyciągaj tej broni, ja ci nie każę. Biegniemy do młota z powrotem i idziemy wyżej. Okej. No i do góry. Tutaj, tak? Dobra. Do przodu. O nie, 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 nie. Tak blisko, to nie chcecie tutaj widzieć. No, to mnie chcesz zniszczyć. Jakbyś nie chciała, to bym cię zostawił. No. Iryt. Już lepsza platyna. No i nie mamy za dużo. I znowu musimy się przedzierać przez klocki tutaj. Klocki skały. Tak, nie możemy zbyt długo na nich siedzieć, bo będą tonąć. Tak, młot jest ciężki. Dobra, chyba się uda. Udało się przepłynąć, powiedzmy. A tutaj co? O, to chyba dopiero jest ta elektrownia. No, zdecydowanie większa jest. Tutaj mamy drogę na górę, tutaj jakby też. Dobra, zobaczmy co tu mamy. Mamy iryt, zapewne. Skoro dawali iryt, to pewnie dalej będzie iryt. No. I chyba wszystko. I jeszcze po drugiej stronie zobaczymy co tam. No! O, jest coś. Mam wrażenie, że tam jest też obrona jakaś. Dobra, i jeszcze raz kończę. O nie, 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 dwie. No bez przesady. No dwie to by szybko mnie zniszczyły. Trzeba je na raty. Tutaj. Czemu już się schowałyście? Głupie wieżyczki. O, zepsuły się. I już nie wychodzą. No i fajnie. Albo się wystraszyły, na pewno wystraszyły się młota. Młot jest taki przerażający. No i dobrze. No i znowu mamy pływanie po lawie. O nie, ale tym razem pod prąd. Pod prąd po lawie. Trzeba pływać. O nie, o nie, o nie, o nie, dolecimy? Dobra. I jeszcze dalej. Okej. Nie róbcie tego w domu.
I mamy stały ląd. Tak, jesteśmy tutaj wprawieni w pływanie po lawie. Tak, możemy wysiąść z płota i wysiadamy. No i co, tutaj nic nie ma do oglądania. Za to nas oglądają kamery. Warning. Pressure levels in valve D4 have exceeded maximum threshold. Manual control is required. Tutaj chyba trzeba strzelić. O, właśnie. Wydmuchało nam drogę dalej. A tutaj co? Jakieś hakowanie. Dobra. Co to nam zrobi? Nawet nie wiem. Aha. Tutaj usunęło nam tą parę chyba. Tutaj można chodzić też, ale nie ma po co. Dobra. No more contacts! To nam usunęło parę chyba dlatego, żebyśmy... A, żebyśmy kredyty zdobyli. No dobrze. No dobra. Tutaj chyba jest dalsza droga. Apteczka. They've seen us. O-o. Dobrze, że się muszą uaktywnić. Tak, może przed wrażeniem. Ciebie też. Powinno na ciebie lepiej działać. Jesteś tylko robocikiem. A czemu tak szybko zasuwasz? No bez przesady. No, pochwal się. No. O, o, tak, zapomniałem, że można było tutaj wszystkie te mechy fajnie zdmuchnąć. Chyba za każdym razem, jak robię tą misję, to o tym zapominam. Ale trudno. Chyba nie koniec, bo jest muzyka dalej. Co tutaj jest? Nic. O, co tak dużo kropek nagle? A, sądy przyleciały. Sonda szturmowa. No, gdzie jeszcze? A, tu na górze są. No, 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 schowaj się. A, sondy i mechy. Okej. Dobra, trochę za daleko jesteśmy na te sondy. Zresztą też chyba latają sobie czasem. Dobra. Przeciążnie. Mam wrażenie, że tylko jedno przeciążenie na nie wystarcza, ale... Już trudno. Tak. O, prawie, że wystarcza. Dobra. Co, to wszystko? Okej. Okay. Nice. Wszystkie roboty poległy. No i co tu mamy do zebrania? Jest magazynek. Tutaj wysadziliśmy to coś. No, fajne miejsce też. Tylko troszkę wymarłe. I co, tutaj po rurach mamy chodzić? No dobra. Jak nie ma innej drogi. Miałem wrażenie, że słyszałem wrogów.
powiedzmy, że ich nie ma. Zaraz, tam jest dziennik badań. Chwila, tam jest... Nie, tam nie jest celarz. Więc możemy tutaj coś dodatkowego znaleźć. Received an SOS from Atlas Station. Archer has declared a project emergency. We're trying to shut down the power generators to starve the VI, but it's already hacked our automated systems. I'm ordering my people to sabotage the plant any way they can. Hmm. Okej. Tędy, tak? Mieliśmy ich? A nie, tamtędy, dobra. No to zobaczmy, co jest tędy. A, tu nic nie ma. Można się było tego spodziewać. Tak, trzeba iść tutaj, bo tutaj kamera się na nas gapi. Stacja medyczna, w sumie ani razu jeszcze nikogo nie podnosiliśmy medijżelem. We've been spotted. O-o. Ała. Coraz głośniej się do... Dobra, przyciągnij. No i... Ohoho! Z tej strony właśnie zwyczaj. Dobra, weź go. Tutaj tak przyciągnij właśnie. Albo tego może weź. Weź coś z nim zrób. I z tym też. Naprawdę musisz tak... O nie! Ciężki mech! I jeszcze sondy, naprawdę. Miranda, nie krzycz tam, tylko... O, musiałaś paść. Dobra, zobaczymy. Jeśli szybko pokonamy tego mecha, to nie podnosimy Mirandy. Ale mam wrażenie, że chyba będzie trzeba. Dobra, wstawaj. Już koniec. Koniec urlopu. Dobra. Dobra, zdążyła się schować na szczęście. O, super. Zobaczymy, czy uda się go wysadzić. No nie! Miranda zepsuła się tutaj mój zamysł.